Króla. Człowiek w dworskiej szacie, porwanej i brudnej, sunął się z wycieńczonym długim biegiem konia i wyjęczał w stronę zbrojnych, którzy stali na dziedzińcu głównej części zamku. Klęska! Zanurzył twarz w wodzie w cebrzyku przed studnią, po czym jeszcze raz wystękał. Poległ nasz mistrz Ulryk, a z nim dostojnicy. Wiemy, przerwał ktoś z ciszby. Nie wróciłeś spod Grunwaldu jako pierwszy. Zginęli najlepsi, ciągnął pokojowiec mistrza Jungingena. Pośród nich wielki marszałek Fryderyk von Wallenrode, wielki komtur Kuno von Liechtenstein, wielki szatny Albrecht von Schwarzburg, skarbnik Tomasz von Marheim oraz wielu szlachetnych komturów. Dosyć, ryknął rycerz w długiej białej jace. Przestań. Wszyscy rozpoznali go natychmiast. Stał przed nimi komtur Świecia, brat Henryk von Plauen, dowódca odwodów. Zdążył przybyć do Malborka ze swoimi ludźmi, zanim naciągnęły jakiekolwiek siły wroga. Koniec już z histerią. Nieco ciszej rzekł von Plauen. Ja teraz dowodzę. Każdy ma się zabrać do roboty. Przygotować twierdzę do obrony. Kto nie podda się mej woli, umrze. Albo raczej zdechnie tak jak pies niebrat zakonny. Rycerz patrzył na ten zbieranie wystraszonych ludzi takim wzrokiem, że zaczęli się powoli ruszać i podjęli w końcu pracę nad wzmocnieniem bram i słabszych partii murów, nad zalaniem wodą fos i rychtowaniem machin oraz wszelkiej innej broni, nie zapominając nade wszystko o zaopatrzeniu zamku w żywność. Zajęcie krzyżackiej stolicy, tej największej i najpotężniejszej twierdzy świata, mogło ostatecznie załamać potęgę zakonu. Mogło nawet skończyć dzieje państwa mnichów w Prusach. Wiedział o tym król Jagiełło, wiedzieli doradcy i dlatego od początku letniej fazy Wielkiej Wojny właśnie Malbork był prawdziwym celem uderzenia połączonych sił Królestwa Polskiego i Litwy. Armia króla Władysława posuwała się w kierunku zamku kilkoma drogami. Wojska szły o wiele wolniej niż przed walną bitwą, zapewne dlatego, że musiały mieć się na baczności przed rozproszonymi, ale wciąż niebezpiecznymi oddziałami przeciwnika. Zajmowały miasta i warownie i były zmęczone po wyczerpującej krwawej walce. Poza tym za armią ciągnęły tysiące ciężkich wozów taborowych, które przewoziły rannych, żywność, broń, sprzęt obozowy, amunicję i zdobyte w ciągu wojny łupy. Wojska sprzymierzonych dotarły pod Malbork w 10 dni po rozgromieniu sił von Jungingena. Miasto było już spalone przez krzyżaków, by nie dać schronienia ludziom króla Władysława. Z polecenia von Plauena podpalony został także most na rzece. Polski władca ścisnął zamek oblężeniem. Odcięto dostawy żywności, z każdej strony bito w mury twierdz z armat. Wydawało się, że zbieranina przerażonych niedobitków spod Grunwaldu i pospieszne pościąganie resztek wojsk krzyżackich dość łatwo ulegnie panice i prędko się podda. Tymczasem, o dziwo, opór defensorów raczej rósł niż malał. Z braku wyspecjalizowanych oddziałów piechoty monarcha z Krakowa nie mógł zastosować szturmu, czyli frontalnego forsowania bram i murów. Pozostawał głównie ostrzał, pertraktacje i oczekiwanie. Mijały tygodnie, sytuacja wojsk królewskich stawała się trudna, a w końcu zdobycie Malborka wydawało się już niemal niemożliwe. Wtedy przed Jagiełło stanął rycerz Zbigniew z Brzezia, marszałek królestwa. Długo coś tłumaczył swemu panu. Ktoś, kto chciałby go podsłuchać, mógłby złowić z szępy kilku zdań, coś jakby, to właśnie od niego dostaliśmy tamte informacje. Tak, mamy z nim kontakt. Nie, nic o nas nie wiedzą. Ufam, że się uda. W końcu król Władysław lekko skinął głową i wydał rozkazy. Miały być spełnione z zachowaniem tajemnicy. Zgodnie z wolą von Plauena, narada dowódców obrony odbywała się w południe. Spotkania tej rady zwoływano w letnim refektarzu, czyli najpiękniejszej sali pałacu zwierzchników zakonu. Właśnie tutaj wielki mistrz krzyżacki zazwyczaj udzielał audiencji zagranicznym dyplomatom, posłom i najdostojniejszym gościom. Tu też mógł ich podejmować przy swym zastawionym najznakomitszymi specjałami stole. Henryk nie był jeszcze wielkim mistrzem, ale bardzo liczył na tę godność i czuł się w pałacu prawie jak u siebie. Sala olśniewała wszystkich niezwykłą konstrukcją i niemal magiczną poświatą, jaką przez nią przepływała. Wydawało się, że wnętrze zamiast zwykłych ścian ma aż z trzech stron płaszczyznę okien. Wypełniały je witraże, które przepuszczały wielobarwne smugi światła, a raczej strumienie bajecznych kolorów. Jednak to, co w refektarzu uderzało przede wszystkim, to stojąca w samym środku masywna kolumna. Na tym granitowym, pojedynczym słupie wspierano się całe sklepienie kamienne. Filar przypominał wyciągniętą nieruchomą rękę, którą podtrzymuje ciężkie niebo. Strach, doprawdy strach pomyśleć, co by mogło się wydarzyć, gdyby filar runął,
dumał czasem któryś z braci. Ale był też ktoś, kto przemyśliwał w duchu strach, z pewnością strach dla jednych, a szansa dla innych. Człowiek, który prawie 2 miesiące wcześniej przywiózł do Malborka wieści o poległych pod Grunwaldem dostojnikach, zdążył już oczyścić swoją szatę. Nareszcie wyglądał jak nie za tak dawnych dobrych czasów, kiedy usługiwał von Jungingowi. Teraz dbał o nowych rezydentów dumnego pałacu. Właśnie wniósł do refektarza dzbany z chłodnym winem z piwnicznych zapasów. Naradę prowadził von Plauen. Wokół stołu zasiadło kilkunastu dowódców obrony poszczególnych części twierdzy. Mówili półgłosem. Za oknami panowała cisza, bardzo dziwna, bowiem zwykle o tej porze huczały armaty celujące w mury. Pokojowiec wlał von Plauenowi wino do kielicha. Ten rozkazał, by nalać pozostałym. Radzący na chwilę umilkli. Dopiero gdy sługa nieco się oddalił, podjęli rozmowę. Człowiek w dworskiej szacie wyszedł do wysokiej sieni. Minął dwóch znudzonych knechtów, którzy strzegli refektarza, stanął przy zachodnim oknie, wolno je otworzył, niczym ktoś, kto sprawdza od niechcenia, czy nie będzie wkrótce padać. W dole widział ciemną rzekę i wysoki brzeg od strony Żuław. Tak, już byli tam, czekali. Wyjął z zapazuchy czapkę i założył ją na głowę, jakby wyczuł jakiś przeciąg. Czapka wyglądała osobliwie. Obszerna, czerwona, raczej już na głowę błazna, niż pokojowca mistrza. Ale ten wydawał się tym nie przejmować. Dłuższą chwilę kiwał się w otwartym oknie, potem zdjął nakrycie głowy i położył je na parapecie. Odwrócił się prędko i odszedł w głąb sień. Wtedy huknął strzał. Potężny, jakby nadszedł koniec świata. Gigantyczna kula przeszła z trzaskiem przez taflę witraża, rozpryskując w całym refektarzu milion szklanych, wielobarwnych iskier. Rąbnęła w posadzkę, odbiła się od niej, uderzyła w tylną ścianę i spadła z potwornym łoskotem koło krzesła von Plauena. Nikt nie zdążył nawet krzyknąć, rzucić się w kierunku wyjścia, ani schować pod stołem. Dopiero po chwili dowódcy krzyżacy poderwali się na równe nogi, ale zamiast uciec jak najprędzej z zagrożonej sali, popędzili do wyłomu w oknie. Tam, po drugiej stronie rzeki, jeszcze nie unosił się gęsty dym nad stanowiskiem polskich armat. A właściwie nad bombardą, czyli przy ogromnym działem odlanym ze Spiszu. Wcześniej nikt nie zauważył tej armaty. Polacy musieli ją chować. Zresztą nic dziwnego, skoro chcieli przeprowadzić zamach. Ludzie von Plauena nie musieli już się bać drugiego strzału, bo załadowanie takiej ciężkiej, potężnej bombardy zabierało mnóstwo czasu. Ktoś krzyczał za rzeką. Potem nastąpiła cisza. Von Plauen rozluźnił tunikę pod szyją, jakby miał kłopoty z oddychaniem. Uważnie studiował zniszczenia, ślady w ścianach, na posadzce i odtwarzał wyobraźni tor lotu pocisku. Chcieli dranie trafić w filar, sapnął. Kula przeszła 3 palce od kolumny. Zamierzali zwalić nam na głowę lawinę sklepienia. Chcieli zgładzić jednym strzałem wszystkich tych, bez których zamek poddałby się w ciągu 2 pacierzy. Von Plauen oglądał uważnie rozłupaną od uderzeń kulę. Na jeden rzut oka widać było, że ten pocisk mógł strzaskać granitowy filar, jak się łamie suchy patyk. Myślę, że ocaleliśmy cudem, ciągnął. Pojmujecie wszyscy cudem. A wiecie dlaczego? Bo opatrzność jest po naszej stronie. Niech to wydarzenie będzie dla nas i dla innych naszych braci znakiem. Na pamiątkę tej Bożej obrony kula będzie na wiek wieków wmurowana w ścianę, w którą zamiast filar ugodziła. Ktokolwiek ją ujrzy, powinien zrozumieć, że zakonu nigdy nie da się pokonać, a Malborka kiedykolwiek zdobyć. Wolę von Plauena bardzo prędko i sumiennie wypełniono. Pod polskim pociskiem znalazł się następujący napis. W roku pańskim 1410 przyjmijcie to jako rzecz pewną. Owa kula uderzyła w ścianę, aby w niej pozostać na pamiątkę wieczną. Napis po stuleciach zniknął, ale kulę nadal można ujrzeć nad wielkim kominkiem. Wielu myśli, że to koniec tej historii, że wiedzą już wszystko, a ja wam powiadam, nawet jeśli wiedzą o napisie i o wmurowaniu kuli, nawet jeśli usłyszeli o zwinięciu oblężenia i odejściu wojsk Jagiełły, nawet jeśli zdają sobie sprawę z tego, że Henryk von Plauen został później wielkim mistrzem, nie wiedzą wszystkiego. Nie mają pojęcia, że zaraz po strzale z bombardy krzyżacy podjęli intensywne dochodzenie. Fakt, że polscy kanonierzy celowali w filar refektarza, stawał się zupełnie zrozumiały. Polacy bywali w tym wnętrzu, konstrukcja słynnego sklepienia była im dość dobrze znana. Tylko skąd wiedzieli
Tam, stojąc za rzeką, że akurat w owej chwili w refektarzu przebywali wszyscy, wszyscy najważniejsi obrońcy, dowódcy obrony. O żadnych podsłuchach nie mogło być mowy. A zatem ktoś zdradził, ktoś dał znak z pałacu. Wykrycie agenta nie zajęło dużo czasu. Na kamiennym parapecie zachodniego okna w sieni znaleziono dziwną czapkę. Dwóch knechtów widziało, jak położył ją tam sługa, który wcześniej wnosił wino. Tyle, że nie można było go nigdzie znaleźć. Zniknął jak amfora. Zaginęło nawet jego imię. Czy przedostał się za mury? Znał sekretną drogę? A może by frunął? Podobno ktoś spotkał go później w Krakowie, a ktoś inny się zarzekał, że były dworzan krzyżackiego mistrza zaczął robić i sprzedawać czapki, czerwone, z dzwonkami albo z pawim piórkiem. No i jeszcze jedno. Ci, co twierdzą, że już wszystko wiedzą, może nawet nie słyszeli, że von Plauen jednak się pomylił. Okazało się, że zakon w końcu został pokonany, a warownia nad Nogatem po 47 latach przeszła w ręce króla Kazimierza, potomka Jagiełły. Ale to już zupełnie inna, choć równie niezwykła i dziwna opowieść. Podziemny korytarz. Po rozpadzie państwa zakonnego w Prusach Malbork przeszedł w ręce władców Polski. Od połowy XV wieku w tej największej twierdzy w kraju rezydował królewski starosta. Pod swoją komendą miał około 200-osobową załogę wojskową. W zamku nad Nogatem przebywali również starościcy urzędnicy, wielu rzemieślników, pachołkowie, a także małżonki i dzieci zamkowych. Otóż w czasie, gdy starostą w potężnym Malborku był Piotr Dunin herbu Łapędź, zdarzyło się, że jeden z żołnierzy, prosty, ale zacny chłopak, Marcin Kania, pokochał serdecznie Cecylię, córkę zamkowego rządcy Macieja z Brudzewa. Mimo swego szlachetnego stanu i wielkiej urody, Cecylia oddała swe serce ubogiemu żołnierzowi, którego rodzice byli tylko przekupniami w gdańskim porcie nad Mołtawą. Ojciec pięknej panny, gdy dowiedział się o jej sekretnym związku, wpadł w szalony gniew i z miejsca polecił swej żonie, macosze Cecylii, wziął się pod specjalny nadzór. Macocha zamknęła dziewczynę w osobnej komnacie, a codzienny przedwieczorny spacer odbywały odtąd razem. Rządca zwrócił się do burgrabiego, aby ten uwięził w lochu zuchwałego draba Kanią. Burgrabia, bezpośrednio dowodzący załogą wojskową w imieniu starosty, dbał o swoich ludzi i często ich bronił przed złośliwością i gniewem cywilnych pyszałków. W tym jednak wypadku rad nie mógł zlekceważyć żądania Macieja z Brudzewa, bowiem był to ktoś o wielkich wpływach w zamku i nawet Piotr Dunin wielce się z nim liczył. Tak więc Marcin trafił do więzienia. Mógł się jednak cieszyć z tego, że nie skończył w męczennicy lub w cuchnącym stechłą wodą lochu, tylko osadzono go w podziemiach pod skrzydłem północnym Zamku Wysokiego. Nie trzymano tam zazwyczaj żadnych więźniów. Było sucho, rzadko spotykało się większego szczura, choć trzeba to przyznać, panowało w owym miejscu dość przygnębiająca ciemność. Dostawało się tam tylko nikłe światło z małego otworu pod samym sklepieniem piwnicy. Kania tkwił na stercie starych gratów i przeklinał swój parszywy los biedaka, tęskniąc niepokornym sercem do pięknej Cecylii. Zamartwiał się o nią, zamęczony wyobrażeniami udręk, jakie bez wątpienia ją spotkały ze strony jej ojca i wrogiej macochy. Przebywał w piwnicznej komorze dostatecznie długo, aby wyczuć nikły przeciąg. Ciągnęło od okna. Właściwie dlaczego? Skąd przeciąg w podziemiach, skoro był tam tylko jeden otwór? Naturalnie jeszcze drzwi, ale te pozostawały dość szczelnie zamknięte. Chyba trochę z nudów żołnierz zaczął badać ów intrygujący strumień wiatru. W kątach izby zdawał się niewyczuwalny, lecz gdzie indziej dość wyraźnie chłodził ciało. Marcin starał się określić tor przeciągu. Rozpoczął od punktu pod oknem. Strumień poprowadził go na ukos, do zachodniej ściany celi. Kania przestudiował mur dotykiem dłoni. Trafił na ogromne głazy spojone za prawą. Ściana była lita, bez najmniejszych szczelin. Rozsunął rupieci i odłamki cegieł leżące pod ścianą. Przeciąg z lekka się nasilił. Na ziemnym klepisku Marcin wyczuł coś dziwnego, coś w rodzaju metalowej klapy, żelazne pokrywy. Była w niej dość spora szpara. Powstała zapewne w wyniku korozji i to stamtąd wionął przeciąg. Zamiast chłodu Marcin poczuł w ciele niemal ogień. Czyżby znalazł wejście do tunelu, o jakim się wiele mówiło w malborskich gospodach przy piwie i miodzie? Czy odnalazł tajne wyjście z zamku, którego od czasu wygnania krzyżaków z Malborka nikt nie umiał umiejscowić? To podziemie, tajne przejście, tak gadali starzy ludzie, miało wyprowadzić gdzieś za rzekę albo nawet do Elbląga, a byli też tacy, co święcie wierzyli, że sięgało do królewca.
A może burggrabia znał ów tajny tunel i dał Marcinowi szansę? Celowo umieścił go tutaj właśnie w tej komorze. Za dużo zagadek. Żołnierz schwycił ciężką klapę. Mimo, że już strasznie przerdzewiała, dała się powoli podnieść. Ze zgrzytem i piskiem. Przeciąg nasilił się. Korytarz był niski, całkowicie mroczny. Prowadził na zachód, ale przede wszystkim w dół, głęboko w ziemię. Marcin nie dbał ani o tę ciemność, ani o muśnięcia nietoperzy, ni o stęchłą wilgoć muru. Mógł być wolny, wreszcie wolny. W pewnej chwili się zatrzymał. Miał wrażenie, że ujrzał w ciemności blask oczu Cecylii i usłyszał jej wołanie. Natychmiast zawrócił. Ledwie wpełzł na powrót do powinicznej celi i zamknął pokrywę, kiedy w furcie szczęknął zamek i do ciemnej izby wszedł człowiek z pochodnią. Za nim stanął jeszcze jeden z obnażonym mieczem w ręku. – Zbieraj się, idziemy, Kania – rzucił przystaw nad więźniami. Niepotrzebnie zawróciłem. Przyszło Marcinowi na myśl i poczuł skurcz żalu, ale uświadomił sobie zaraz, że nie mógł zostawić Cecylii bez jednego słowa, bez żadnej nadziei, bez próby pomocy. Lepiej będzie godnie przyjąć śmierć, rozważył w duchu, niż zachować się jak nędzny robak. Co, skrócicie mi o głowę? Spytał. Nie gadaj nic, wyłaź. Wychodząc z piwnicy, Marcin zdołał zauważyć, że przystaw zostawił lekko uchyloną furtę do podziemnej celi. Zapewne dlatego, że niczego i nikogo już więcej nie strzegła. Schowany w narożu dziedzińca stał dowódca pocztu pod komendy burggrabiego. Słuchaj, Kania, zaczął. Może jesteś trochę głupi i sam sobie winny. Lecz cóż, wszyscy wiemy, serce to nie sługa, wyrzekł stary żołnierz z jakimś rozrzewnieniem. My, twoi kamraci, zawsze cię szanowaliśmy. Niosłeś wszystkim pomoc, a poza tym jesteś prawy, wesoły i dzielny. Nie damy ci zginąć. Marcinowi ze wzruszenia zacisnęło się coś w gardle. Nadstaw teraz ucha, ciągnął ciszej żołnierz. Rządca chce twojej głowy. Wszakże wiesz, burggrabia zawsze broni swoich ludzi. Chcę ratować twoje życie. Masz jeszcze tej nocy wyjechać z Malborka. Bramą od południa, oczywiście w tajemnicy przed Maćkiem z Bruzewa. Wszystko jest gotowe. Masz tutaj pieniądze. Żołnierz podał Marcinowi mieszek. Od naszego burggrabiego. Zabierz swoje rzeczy. Kaniak skinął głową. Stary go pobłogosławił, tak jak żegnający syna ojciec i co prędzej odszedł. Zapadał już wieczór. Dobytek Marcina zmieścił się w niewielkiej sakwie. Zabrał jeszcze tasak, a podzelowaną kuszę zostawił kamratom. Pożegnali się po męsku serdecznie bez słowa i Kania opuścił żołnierską kwaterę w wartowni przy wjeździe na Zamek Wysoki. Szedł z potwornie ciężkim sercem. Chciał się jakoś przekraść pod okno Cecylii, by dać jej wiadomość lub coś z nią ustalić. Pragnął jej powiedzieć, że na pewno wróci, coś jeszcze wymyśli, że to dla niej lepiej, aby jednak przeżył, bo dopóki żyje, może myśleć, działać, walczyć o ich związek i znaleźć jakieś wyjście. Nie zdążył opuścić głównej części twierdzy, kiedy ujrzał dwie postacie w niebieskich opończach. Poznał je od razu, mimo że już było dosyć ciemno. Serce podskoczyło mu do gardła. Chciał natychmiast rzucić się ku ukochanej i wziąć się w ramiona, lecz w porę powstrzymał to jawne szaleństwo, przycupnął pod gankiem tuż przy dawnej infirmerii i ukryty tam zagwizdał. Naśladował trele kosa. Cecylia od razu poznała, domyśliła się natychmiast, kto komu i o czym mówi ptasim głosem. Pani, rzekła do macochy, pozwól, że podejdę bliżej do owego skrzydlatego trubadura. Cały dzień przebywam w ciszy bez żadnej radości, bez nikogo, kto by mnie pocieszył. Tobie nie potrzeba teraz śpiewów, pociechy i zabaw, lecz uspokojenia głupiałej duszy, powiedziała druga żona rządcy. Ale daję ci chwileczkę, byś poznała, jaka jestem dobra dla tej wielkiej niewdzięcznicy. Dziękuję ci z serca. Panna odsunęła z twarzy kaptur i pobiegła w stronę ganku. Tylko mi tu zaraz wracaj, dogonił Cecylię twardy głos macochy. Nie mogli uwierzyć, że znów są przy sobie. Wtuliła się w niego, on oddychał jej oddechem. Coś sobie szeptali i Marcin niemalże zapomniał, ażeby od czasu do czasu naśladować trele ptasie. Muszę zaraz wracać, szepnęła Cecylia. Jeżeli tam wrócisz, wiem, że nigdy więcej cię nie ujrzę. Mówił to w pośpiechu, w jakiejś desperacji. Błagam cię, chodź ze mną, proszę, zostań moją żoną. Ty zupełnie oszalałeś. Może, lecz czy nasza miłość od samego jej początku nie była szalona? W oczach ludzi, wobec Boga każdy z nas jest równy, bo wszyscy jesteśmy jego umiłowanymi dziećmi. Cecylio, wołała macocha. Cecylio, wracaj. O mamo, jęknęła dziewczyna, ale jak stąd uciec? Powiedz, przecież nie przepuszczą nas przez bramę. Mój ojciec na pewno się o to postarał. Odnalazłem inne wyjście, tunel. Tylko nie wiem, dokąd tak naprawdę biegnie. Nawet nie wiem, czy to przejście jest bezpieczne, czy nie jest urwane, ale to jedyna szansa dla nas. Myślę, że ostatnia. Cecylio, czy jesteś gotowa podjąć to ryzyko? Pójść ze mną tamtędy, pójść pomimo wszystko?
Całą odpowiedzią był jej pocałunek. Macocha raz jeszcze głośno zawołała. Tym razem w jej głosie dało się słyszeć śmiertelny niepokój. Przebiegli możliwie najciszej za budynkiem łaźni i zakrytą dachem studnią, potem pod pałacem, który niegdyś był siedzibą wielkich mistrzów. Przedostali się przez opuszczony most do zamku wysokiego. Kania doskonale wiedział, jak pokonać niezaryglowaną bramę, a tam chyłkiem przez dziedziniec dobrnęli do piwnic pod skrzydłem północnym. Furta była w takim stanie, w jakim ją zostawił przystaw, lekko uchylona. W celi, niemal po omacku, Marcin znalazł na podłodze wieko. Ostrożnie je unósł, starając się przy tym, by uczynić jak najmniej hałasu. Oboje zrobili znak krzyża i weszli do środka tunelu. W czasie, gdy uciekinierze docierali już do piwnic, macocha Cecylii wreszcie zrozumiała, co się tak naprawdę stało. Potwornie się bała, że mąż ją ukaże i będzie się srożyć, ale jeszcze mocniej była zatrwożona tym, że pasierbica czmychnie, że to jej się uda, że będzie kochana, szczęśliwa i wolna. A więc wbrew obawie o całej swej skóry, wnet powiadomiła sprawie małżonka. Ten ryknął jak zwierzę, chciał ją bić, przeklinał, prędko opanował jednak nerwy. Zawołał dwóch ludzi ze swojego otoczenia, kazał im wziąć miecze, kurze i psa, myśliwskiego. Pognali w to miejsce, skąd zaczęła się ucieczka. Dali psu powąchać chustkę należącą do Cecylii i ruszyli wściekle w pogoń. Szli w gęstej ciemności. Marcin kroczył pierwszy, dziewczyna trzymała się jego kaftana i ręki. Nie mogli się spieszyć, żeby z braku ostrożności nie wpaść w jakąś szyb czy pułapkę. Wydawało im się w końcu, że idą już wieki, a wciąż nie widzieli najmniejszego światła. Czuli tylko zgniły chłód wilgoci, odór padłych myszy, słyszane kampanie i ciurkanie wody, piski nietoperzy. Nagle w perspektywie korytarza zamajaczył przed nim makabryczny obraz. W purpurowej smudze światła stały trzy postacie. Straszliwe maszkary, szkielety, okryte resztkami gnijącego mięsa i odpadające od ostatków ciała skóry. Z ich grzbietów zwisały strzępy płaszczy z czarnym krzyżem. Przeraźliwe, szare czaszki ruszały żuchwami, jakby chciały coś powiedzieć. Ręce, a właściwie same kości, wyciągały się w kierunku nadchodzących wolno ludzi. Marcin chwycił za rękojeść broni. Już chciał wyjąć tasak z pochwy i rzucić się z furią z przekleństwem na widma, gdy Cecylia zawołała: nie rób tego, przestań, one potrzebują naszej gorącej modlitwy, a nie nienawiści. Żołnierz wstrzymał rękę i zastygł w półkroku. Dziewczyna zaczęła się modlić. Już po chwili słychać było dwa współbrzmiące głosy. Cecylia i Marcin prosili o łaskę, łaskę miłosierdzia dla cierpiących tam pod ziemią dawno zmarłych braci. Prosili o łaskę, łaskę przebaczenia dla tych, którzy bez wątpienia sprawiedliwie doznawali kary, ale którzy może już odpokutowali swe najgorsze winy i teraz błagają z rozpaczą o pomoc. Tak jak nagle się zjawiły, tak samo raptownie wszystkie trzy maszkary znikły. Pozostało jednak światło, już nie purpurowe, lecz piękne, błękitne. Marcin i Cecylia znów wzięli się za ręce i ruszyli wprost przed siebie pod opieką tego blasku. Pies bezbłędnie doprowadził pogoń do wlotu tunelu. Pierwszy wskoczył do otworu rządca, za nim jego ludzie. Psisko zaś zjeżyło sierść, warczało i nie dało się zaciągnąć w ciemność, więc pozostawiono je na zewnątrz. Szafarz niemal biegł, nie dbając wcale, czy zdążą za nim pachułkowie. Czasem ślizgał się i padał w jakąś masię o ślizgłe błoto, czasem musiał zrywać z twarzy coś lepkiego albo truch od nietoperza. Wreszcie zdało mu się, że dostrzega w rozrzedzonym mroku dwie postacie. Miały z sobą wątłe światło, trochę dziwne, bo czerwone. Goniący przyspieszył, by po chwili odkryć zgrozą, że to nie uciekinierzy, a ludzkie szkielety. Odpadały z nich cuchnące, ciemne resztki człowieczego ciała. Wyciągały spod przegniłych płaszczy nagie kości w jakimś niepojętym geście. Rządca krzyknął z przerażeniu, potem wyrwał z pochwy miecz i wściekle natarł na zastępujące drogę zjawy. Zdało mu się, że za każdym cięciem trafiał, lecz szkielety nie padały, ani się nie rozsypywały. Zaczął je przeklinać, zaczął je wyzywać, zaczął ciężko bluźnić i wtedy zawadził sztychem swego miecza o niskie sklepienie ceglanego korytarza. Biegnący za rządcą usłyszeli przeraźliwy rumor, łomot. Zatrzymali się jak wryci, z miejsca zawrócili, zaczęli ze zduszonym krzykiem uciekać ku wejściu. Tunel walił się ze straszliwym hukiem, grzmiał, trząsł się w posadach. Odpadały setki, tysiące cegieł, waliła się ziemia. Pachołkowie dobiegli skuleni do początku podziemnego przejścia i w ostatniej chwili przedostali się przez wąski otwór do wnętrza piwnicy. Znaleziono ich w pół żywych kilka godzin później. Mówiło się potem w Malborku, zwłaszcza wśród żołnierzy, że Cecylię i Marcina ktoś napotkał w gdańskim porcie, że byli szczęśliwi, promienni jak dzieci.
Ktoś był nawet na ich ślubie, a inny dowodził, że mają się dobrze, że Kania jest specem od fortyfikacji miejskich i zamieszkał razem z żoną w ładnym domu blisko bazyliki. Podobno macocha uciekła z Malborka i podjęła się opieki nad chorymi i nad bezdomnymi w elbląskim przytułku. Ponoć wypełniała najcięższe posługi i mawiała w zaufaniu, że wszystko to robi dla zadośćuczynienia, ale nie zdradzała ludziom za co. Rządcy nigdy nie odnaleziono. I nikt nigdy w zamku nie mógł już odszukać ani podziemnego przejścia, ani nawet żelaznego włazu. Zdarza się, że aż do dzisiaj słychać nocą czyjeś jęki, stłumione wołania, rumory, jak walenie się ceglanych sklepień i jak zapadanie się znękanej ziemi. Psy i koty jeżą wtedy sierści uciekają, szukając opieki człowieka. Jeśli kiedyś usłyszycie w zamku taki hałas lub ujrzycie widma rządcy bądź rycerzy w poszarpanych płaszczach, nie lękajcie się, nie uciekajcie. Jesteście bezpieczni, zwłaszcza jeśli dokonacie dobrego wyboru pomiędzy przekleństwem a słowem modlitwy. Od tego wyboru zależy, czy wasz szlak zawali się z potwornym hukiem, czy otworzy się przed wami droga w świetle wielkiej tajemnicy. O świcie malborska warownia wyłania się z mroku jak okręt, niebotyczna nawa z ciemno wypalonej cegły. Zdaje się, że wpływa wolno w przestrzenie powietrza i że sunie poprzez bezmiar czasu, nieskończonym szlakiem, linią horyzontu po okręgu ziemi.